Urodzony jeszcze w Prusach, 100 lat po rozbiorze Polski, w szkole nawiązywał kontakt z działaczami z Wielkopolski. Za krytykę von Bismarcka z klasy był relegowany, za swą miłość do ojczyzny często był krytykowany. Przez 7 lat swego życia członek Ligi Narodowej rok przeżyć musiał w areszcie. Po swej rozprawie sądowej był posłem do Sejmu oraz do polskiego parlamentu. Miał trochę inne poglądy, doprowadził do zamętu. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski, Wojciech Korfanty. Brał udział w publicznych wiecach i za Polską agitował. Obiecał krowy rolnikom, jak tylko będzie głosował. Lecz wybory się odbyły w atmosferze zastraszania, co doprowadziło do trzeciego śląskiego powstania. Przez komisję główną Sejmu na premiera był wybrany, lecz przez sprzeciw naczelnika urząd został wycofany. Był członkiem Rady Nadzorczej w Zarządzie Banku w Poznaniu. Poseł Langer nie oszczędził Korfantego w oskarżaniu. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Po rozwiązaniu śląskiego Sejmu znów aresztowany przez wcześniejszych sympatyków, teraz był upatrywany. Stan zdrowia się pogorszył i został poniżony. W 1939 roku wszedł do lepszej świata strony. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej Polski. Wojciech Korfanty. Wojciech Korfanty, ojciec niepodległej.